Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi Jurek Owsiak postanowił napisać list do Jacka Sasina. Wiceprezes Rady Ministrów mógł dowiedzieć się, co dyrektor WOŚP myśli o podejmowanych przez rząd działaniach. Owsiak wystosował w nim m.in. bezpośredni apel o natychmiastową reakcję polityków. Jak tylko pandemia koronawirusa zaczęła się rozprzestrzeniać w Polsce, Jurek Owsiak wraz ze swoją organizacją zwrócił się do ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Dyrektor WOŚP potwierdził gotowość do współpracy z rządem w walce z sytuacją kryzysową. Teraz Owsiak wystosował list do Jacka Sasina z konkretnym apelem. Jurek Owsiak bierze czynny udział we wspieraniu obciążonej obecnie służby zdrowia. WOŚP dokonuje, które następnie trafiają do załóg pogotowia ratunkowego, domów opieki społecznej, a także oddziałów szpitalnych i zakaźnych. Owsiak podjął się współpracy z rządem prawie natychmiast po wybuchu pandemii. Teraz jednak postanowił zaapelować do Jacka Sasina i odnieść się do nadchodzących wyborów prezydenckich. Jurek Owsiak opublikował list do Jacka Sasina. Treść apelu Jurek Owsiak udostępnił również na swoim Facebooku. W liście dyrektor WOŚP rozpisuje się o swoich działaniach oraz dokonuje oceny przygotowania rządu na ekstremalną sytuację, jaka wynikła w naszym kraju z powodu pandemii koronawirusa. Owsiak wystosował też prośbę w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 10 maja. Nie tylko organizacje pozarządowe, ale także spółki Skarbu Państwa poczyniły zakupy niezbędnych dla bezpieczeństwa lekarzy, personelu medycznego i ratowników artykułów, które cały czas sprowadzane są do Polski. Wynika z tego, że państwo, które pan reprezentuje, a przede wszystkim urząd, który pan reprezentuje jako minister właściwy do spraw aktywów państwowych, nie był w pełni przygotowany do walki z epidemią, pisze Jurek Owsiak. Proszę o natychmiastowe wstrzymanie jakichkolwiek wydatków związanych z wyborami i proszę o natychmiastowe przekazanie tych pieniędzy na wsparcie systemu ochrony zdrowia w Polsce, tak dyrektor WOŚP kończy swoją wiadomość. Jurek Owsiak zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie stanowić mogą wybory przeprowadzone w wyznaczonym wcześniej terminie. Dyrektor WOŚP podkreślił również, że Jacek Sasin wraz z ministerstwem poświęca pieniądze i czas w planowanie wyborów, podczas gdy inni próbują wspierać służbę zdrowia. Do tej pory jednak terminu głosowania nie zmieniono. Cały list możecie przeczytać tutaj. Wprost.